Witam Was, moi drodzy, kochani przyjaciele i widzowie. Z tej strony oczywiście ja, czyli gospodarz kanału. Pogadamy sobie dzisiaj i pogramy w LOL-a standardowo, no bo od tego się wszystko zaczęło. I do tego jakby na tym się wszystko skończy może, albo i nie wiem jak będzie, ale na pewno w tej chwili się na tym skończy. I teraz o co mi chodzi, do czego ja dążę, już zaraz wszystkiego się dowiecie, tylko motor przejedzie. Więc oprócz gry na silverach pogadamy sobie dzisiaj o kanale i o wszystkim. Przepraszam, wstałem nie dam. Tylko sobie jeszcze odbinduję tutaj przycisk, dobra, to może zostać. No i tak może być. Więc skłamałbym, jakbym powiedział, że nagrywanie Ligi Legend sprawia mi teraz przyjemność i czuję się w tym rześki, dobrze mi to wychodzi i tak dalej. No nie jest to prawdą. Od tygodnia próbuję nagrać jakikolwiek materiał, poświęcam temu po 3 godziny dziennie, ostatecznie kasując wszystkie materiały i nie robiąc nic. Także tak to wygląda ostatnio na moim kanale. I nie będę ukrywał, że jest inaczej. Czy to mnie bije? No, wypaliłem się w Lidze Legend. Co widać też po tym, jak sobie radzę na Summoner's Rift, albo jak sobie nie radzę. Co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba już wszystko powiedziałem, chyba już rozumiecie, o co mi chodzi. No nie sprawia mi to jakiejś tam wyjątkowej przyjemności. I nie idzie za bardzo. Ostatnio robiłem to głównie dla widzów i dla kanału. No bo ludzie tego oczekują. No i właśnie to jest ten myk, to jest ten motyw, że w pewnym momencie zaczęło to być już bardziej pod to, czego oczekują ludzie. Tak jak kiedyś to było robienie czegoś dla zabawy, dla siebie, dla rozrywki. A przy okazji, jak ktoś się tam trafi, to wtedy wiadomo, fajnie. Tak teraz już było to, jakby ja nawet tego nie czułem, musiałem się nad tym głębiej zastanowić, ale ostatecznie zdałem sobie sprawę, że robię to, kurczę, głównie właśnie dla wyświetleń. Poniekąd nie jest to takie złe, bo jakby na tym polega YouTube, w sensie robisz wszystko tak, żeby kanał się rozwijał. Jak się rozwija, to masz większą motywację. No bo mimo wszystko, dla kogo nagrywasz te filmy? Nie? No nie dla siebie, tylko dla widzów. Ale jednak dużo łatwiej się to robi, jak płynie z tego jakakolwiek radość. No bo od tego się to wszystko zaczyna właśnie. To są te korzenie. Dobra. Co dalej? Czy zamykam kanał? Bo pewnie się pojawiło takie... przepraszam, takie... taki wniosek się na pewno pojawił. Albo przeszło wam to przez myśl po tym wszystkim, co powiedziałem. No kanału nie zamykam, bo jakbym zamknął kanał, to byłby strzał w kolano. W sensie... No wbrew pozorom, nie jest to najmniejszy kanał. No i często się zdarza, że ludzie mnie kojarzą w internecie, no bo wiadomo, na żywo się jakby nie ujawniłem, żeby nie było niewygodnie. No i jest to całkiem przyjemne. No po prostu zamykanie tego kanału byłoby debilizmem po tym, co już osiągnąłem, i po prostu wyrzucić to na śmieci. To już lepiej jest po prostu sfrizować ten kanał. W sensie, żeby sobie, wiecie, odpoczął, może tak. No ja nie wiem, czy tam ktoś coś wchodzi, czy tak stoi w tych krzakach. Nie wchodzi, dobra. No, wróćmy do mojej myśli. Ja, jak widzicie, jestem osobą, która się nie umie skupiać na dwóch rzeczach naraz. No ale, że jestem mężczyzną, to można powiedzieć, że to jest takie mężczyznowe. Dobra, ten gość już tam zszedł i zaraz będzie flame, że ja nie zszedłem, bo on tam dalej siedzi. Okej. Okay. Przepraszam, ale kurde, gardło też mi nie pracuje już. Dobra.
O czym to ja mówiłem? Okej. Pogubiłem się totalnie już. Więc co ja zamierzam zrobić? Do czego to wszystko dąży? Ale mi bułę wywalili. Więc na pewno będę musiał sfrizować ten kanał na jakiś czas. Wstępnie to będzie czas do 8 maja. No bo majówkę spędzam ze swoją kobietką, więc w sam raz akurat tak sobie zresetuję się. No taka jest wersja, jakby wersja podstawowa, że chcę się zresetować. Jezu, brakuje mi damage'a. Ten pada. Dobrze, że wziąłem troszkę tego damage'u od tych turetów, bo on by się tam złożył dwa razy już. Dobra, czekajcie, spuszujmy to trochę. To trafiłem, co? To trafiłem. No tak wygląda moje granie teraz w LoL'a, także nic nie poradzę. Więc wyjeżdżam na tę majówkę tam do dziewczyny, zresetować się. W międzyczasie mam nadzieję, że coś sobie tam w głowie poukładam, że będę miał jakiś pomysł na ten kanał. Jeśli takiego pomysłu nie będę miał, no to po prostu napiszę, jak wrócę, albo zrobię jakiś tam film informacyjny i... No i zostawię to i spróbuję się odnaleźć w czymś innym, aż do momentu, aż mi się to wszystko nie poukłada. No bo tak, bo jakby próbowałem też zrobić coś takiego, żeby może jakąś inną giereczkę postreamować, czy coś zrobić. Ale jak ja robię inną giereczkę na tym kanale, no to wszyscy krzyczą, że o nie, tylko nie to, wróć do LoL'a, kiedy LoL i tak dalej. Także no tego się jakoś tak delikatnie nie da zrobić. No. Mam o tyle niefarta, że zgromadziłem widownię stricte LoL'ową i no i jest mało strasznie osób, które są w stanie tolerować coś innego. W sensie zgromadziłem osoby, które oglądają content dla contentu, dla nie wiem, jakichś tam poradników czy coś, ale nie dla mnie. W sensie, no wiecie, rozumiecie, o co chodzi. Czyli no chyba wszystko jest jasne, no kurde. Jakby tak było, to ludzie by oglądali nawet i inne giereczki. Znaczy, żeby nie było. Są tacy ludzie i bardzo ich szanuję, ale to jest raptem tam, nie wiem, załóżmy 50 osób na kanale. Bo może też nie wszystkie takie osoby może wchodzą na streama i pewnie gdzieś tam się jeszcze jakieś by znalazły. Ogólnie mógłbym grać tak, żeby go zabić, ale tak się skupiam na gadaniu, że sobie strzelam po prostu do minionów i staram się farmić. No ale on mnie próbuje zabić. Dobra, czekajcie, może coś spróbujemy zagrać już. Dek. No ale musiałem przestać gadać, żeby to zrobić. No dobra. Udało się. W każdym razie i jest fajnie. Cofnę sobie, chociaż nie, może jeszcze wezmę jedną falę. Okej, obijemy ją trochę. Już możemy czyścić tego backline'a na dwa spele, także. Myślałem przez jakiś czas, żeby może spróbować tego Fortnite'a, nie? Ale z drugiej strony w momencie, kiedy ja o tym pomyślałem, czyli na początku, kiedy ludziom się jakby kanały na tym wybijały mocno i to było bardzo popularne, w sumie teraz też chyba jeszcze jest, to myślałem o tym bardziej dlatego, żeby właśnie znowu kanał zaczął się rozwijać, bo teraz, no nie ukrywam, stoi w miejscu. No i jakby nie patrzeć, takie podejście to dalej jest podejście dla subów, dla, wiecie, dla wyświetleń.
ale mi uciekło. Dobra, ja będę ignorował tego gościa. Ten to jest, kurde, z Zonią. Czekaj, aż mu spadnie ten shieldik. Czekaj, mogę to jakoś jeszcze zrobić, czy nie? Mam niby blue. No szkoda tego Taika, bo proszę, że coś dało się z tym zrobić jeszcze. No więc na początku tego Fortnite'a bardziej pod publikę chciałem robić pod kanał, bo rozwijał kanały. A gra sama w sobie, no, nie wydawała mi się jakaś super wciągająca. Też głównie z tego względu, że mam PUBG'a i... No i PUBG mnie jakoś nie porwał. Może z tą grą byłoby inaczej, bo jest jakaś tam progresja i coś się tam zdobywa. Także widzę jakiś potencjał. Z czasem, tak poglądałem tego Fortnite'a, to nawet zaczął mi się i trochę podobać. Ale od samego początku pojawiały się głosy widzów, kiedy tylko o tym wspominałem, że po prostu to jest złe, nie rób tego i tak dalej. Czekaj, może go zabiję jeszcze jakoś. It's smaller than the diagram. I see the forces that hold the universe together. Czekaj. An enemy has been slain. Dobra, no to już było tak, jakby weszło, to wow. Ale nie weszło. Dobra, to jeszcze wezmę sobie z farmie. Okej. Okay. Przepraszam was, że to jest takie chaotyczne, ale próbuję też, kurczę, wygrać tę grę i jednak pokazać, że to jest dobra postać w ogóle do grania na midzie. Także dlatego tak się w tym wszystkim gubię teraz. Weźmiemy jeszcze książkę. Okej. Okay. Dobra. Oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze kilka innych inicjatyw, które były realizowane i które są realizowane. Może zacznę od portalu, bo portal to już był... Temat portalu się pojawił jeszcze w zeszłym roku, a to dlatego, że wiadomo, trzeba było bardzo duże pieniądze na to uzbierać, żeby to w ogóle realizować. A to było moim marzeniem, więc stwierdziłem, że skoro zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze na tych streamach, to spróbuję zrealizować to marzenie, jednocześnie robiąc coś fajnego dla graczy. No zobacz, nie trafiam. No nie trafiam. O, tak jak trafiałem w miarę dobrze, tak teraz w ogóle przestałem trafiać. Strasznie łatwe kile mi uciekły. No i właśnie, co z tym portalem? Portal był realizowany od momentu, kiedy powiedziałem, że jest realizowany i jest realizowany dalej. Fakt jest taki, że no, pewne rzeczy się poprzesuwały w czasie i nie są moją winą, tylko są winą firmy stojącej za tworzeniem tego portalu. Mówię o tym otwarcie, bo no, w sumie mam prawo o tym mówić. Nie będę się jakby kierował zasadą, że o, nie rób nam jakiegoś tam tego przypału czy coś w tym stylu. No kurczę, no obsunęło się, trzeba to z pokorą przyjąć, bo ja też nie byłem zbytnio zadowolony, że tak się dzieje, bo myślałem, że po prostu moje pieniążki przepadły, ale na szczęście nie przepadły, dalej jest realizowany, widziałem już efekty i to powoli zaczyna iść w kierunku takim, że zaczyna mi się podobać.
także... Także czekaj, bo trzeba zabić Kajzę. No musisz tak robić! Jezu, ta Janna po prostu specjalnie to zrobiła, żeby ja kila nie dostał. Przyszedł ten mały ziomek. No nic. Jeszcze może podejdę tutaj, w razie czego coś pomóc. No okej. Okej, okej, no, no nie idzie to najgorzej, jak na razie. Nie idzie to najgorzej. Więc podsumowując, kurczę, moje wywody na temat portalu. Portal się obsunął w czasie, ale dalej jest tworzony. Więc możecie się go dalej spodziewać. I liczę na to, że w maju już pojawi się w internecie w okrojonej wersji, w sensie no, bez pełnej funkcjonalności jeszcze, ale już zacznie funkcjonować w jakimś tam stopniu i będzie się rozwijał już jakby no tak, że będziecie mogli to zobaczyć na takiej zasadzie. No to tyle co do portalu. Dobra, spróbujmy może... O, czekaj, o, tutaj. Death finds all. And so quickly. Bound, but not broken. Nie umiem trafić. Dobra. Okej. Oprócz portalu tworzymy dwa serwery. Jeden miał być do TB, OTS, a drugi miał być w Minecrafta Pixelmon. OTS ruszy prawdopodobnie w okolicach 14 maja. Będzie to jego pierwsza wersja. Oczywiście pogramy na nim tam, załóżmy, nie wiem, może rok, może kilka miesięcy i później najwyżej, jeśli stwierdzimy, że był w bardzo słabym stanie i bardzo dużo rzeczy trzeba zmienić, to jakoś się tam zrobi po prostu drugi sezon tego serwera. Tylko zrobimy to tak, żeby gracze nie byli poszkodowani. A może nie będzie trzeba w ogóle jakby nic robić od nowa. Tylko po prostu od razu za pierwszym razem będzie super i będziemy tylko robić update'y. No to wtedy będzie super. Także to tyle w kwestii OTS-a. Temat jakby dalej jest. Nie, zabiorą. Znaczy ja już bym i tak nie zabił, więc dobra, więc nie będę płakał. Ta Janna mnie irytuje, ona jest jakaś taka wkurzająca. Dobra, trafiamy sobie jak na strzelnicy. Okej, dobra, kolejna rzecz. Serwer TB. TB, kurde, Minecrafta. Co do serwera Minecrafta, to jakby to jest paradoks taki, że była jakby do tego większa ekipa zaangażowana, a zrobiliśmy... Właśnie jesteśmy w gorszym punkcie niż jeśli chodzi o TB. To znaczy, tłumaczyć to można w ten sposób, że w TB mamy chociaż gotową mapę i jakby operujemy już na silniku, który trzeba tylko po prostu zmodyfikować pod nas. No, ale nie ukrywam, że wyszło na to, że po prostu ta ekipa, którą zaangażowaliśmy do Minecrafta, nie jest zbyt zgrana. W sensie, no, mnóstwo różnych wychodziło sytuacji, gdzie się ludzie nie dogadywali i tak dalej. I okazało się ostatecznie, że w sumie mamy
chyba ze 3-4 osoby, które zajmują się sprawami technicznymi. No i tak na dobrą sprawę to nic z tego nie ma. W sensie to były takie sprawy, które i ja bym był w stanie zrobić, chociaż ja się w ogóle na tym nie znam. A jak potrzeba nam prawdziwego technika, który tam musi, na przykład, który rozumie te pluginy, czy jest w stanie pogrzebać w kodzie, czy coś w tym stylu, żeby to zrobić pod nasz serwer fajnie, to takiej osoby niestety nie mamy. Także jesteśmy w punkcie takim z tym Minecraftem, że przydałoby się zaktualizować ekipę i zabrać do tego jeszcze raz, chociaż już troszkę tam rzeczy na mapie zostało zrobione. No i tak myślę sobie, że jakby, no zajmę się tym, bo muszę poszukać jakichś ludzi, może wreszcie znaleźć kogoś takiego kompetentnego. Oczywiście nie odbierajcie tego tak, jakbym tam komuś cisnął czy coś, bo na przykład budowniczych mamy bardzo w porządku, to znaczy, no, jeśli chodzi o umiejętności budowania i czas dostępności, bo pomijam takie tam kwestie, gdzie po prostu ludzie się spierają o głupoty. No, także umówmy się tak, że serwer Minecrafta też prawdopodobnie powstanie. Zostanie dopięty do końca. Ale troszkę to potrwa. Prawdopodobnie najdłużej ze wszystkich tych projektów, o których powiedziałem. No, bo tak jak teraz mam ten wyjazd, to też nie będę w stanie za bardzo szukać ludzi. Znaczy, jakby puszczę info w internet. I zobaczymy, czy coś szybko się z tym da zrobić, czy po prostu nie. Najwyżej będę kombinować od mojej ukochanej, która oczywiście w tym całym okresie i w tej mojej depresji kanałowej cały czas mnie wspiera. Także z tego miejsca pozdrawiam moją ukochaną za to, bo to jest bardzo, bardzo pomocne i bardzo wspaniałe. Daj, strzelam jak dzikus. Strzelam jak dzikus. Nie zdążę chyba, co? Nie zdążę. Dobra, także te projekty wszystkie będziemy ciągnąć dalej. Nawet jeśli kanał zostanie chwilowo w miejscu, to jednak grupa będzie i fanpage w miarę aktywna, no bo te projekty trzeba ciągnąć dalej. Ten portal, kurczę, gdyby on powstał, przecież to by było coś cudownego. Dalej w to wierzę i dalej będę się tego trzymał. Mam jeszcze kilka innych pomysłów, ale mam świadomość tego, że skoro nie doprowadziłem do finalnego stanu kilku innych projektów, to nie mam prawa się za to brać teraz, bo jakbym się za to wziął, to już w ogóle by mnie to przerosło ze względu na ilość aktywnych projektów naraz, którymi się zajmuję. No dobra, także teraz to już wróćmy do samego mojego kanału na YouTubie. Nie wiem, jakie rozwiązanie tutaj mogłoby się nadać na to wszystko. Honor the mountain. Do not resist. Smell of science. See the maiden. She comes to you. Emotions are only distractions. Ej, co? Dobra, wypuśćcie. Myślałem, żeby po prostu na przekór zrobić jakąś inną serię z jakiejś innej gry, po prostu, która mi sprawia przyjemność i mieć to w dupie, że na przykład obejrzy to, nie wiem, 1000 osób albo 1000 razy to zostanie obejrzane. Po prostu przymknąć oko na to wszystko i wreszcie skupić się przede wszystkim na sobie i na tym, żeby to było rozrywką dla mnie, niż na potrzebach innych.
To jest jakieś rozwiązanie. No ale nie wiem, czy właśnie to jest najlepsze rozwiązanie. Kolejne rozwiązanie to jest takie, żeby po prostu zresetować się, pograć w LoL'a trochę samemu, rankedy, nauczyć się z powrotem grać i grać dalej, kurde, po prostu pod filmiki. Ale nie jest to dobre rozwiązanie. Ale jest to rozwiązanie takie, które na pewno satysfakcjonowałoby osoby, które... Czekajcie, bo próbuję tutaj coś trafić. Osoby, którym tak zależy tylko i wyłącznie na League of Legends. Tak mi się ekran przesunął, ale trafiłem. Może po prostu stworzyć jakiś terminarz i Lola wrzucać ileś tam razy. Zrobić sobie jakiś kącik, kurde, inny gier, czy coś w tym stylu. Jakby te serwery powstały, to i tak nagrywałbym trochę tej TV i Minecrafta, bo nie dość, że sprawiałoby mi to radość, to jeszcze promowałoby serwer. Także to i tak było w planach. Nie wiem, przyjaciele moi drodzy, którzy oglądacie te materiały i wspieracie mnie tym, co jest bardzo dużo. Bardzo dużym wsparciem dla mnie, bardzo dużo mi daje. Może wy macie jakieś rozwiązanie. Może wy macie jakieś rozwiązanie, może coś mi doradzicie. A jeśli nie macie rozwiązania, to i tak wam dziękuję, że zaglądacie tutaj i że dajecie mi jeszcze jakąś tam nadzieję na to, że ten kanał coś znaczy. Tym, że generujecie jakiekolwiek tam wyświetlenia, wiadomo. No, to chyba tyle. Także dziękuję wam za wszystko jeszcze raz. Do zobaczenia po 7 maja, bo wtedy pewnie wrócę. Jak widzicie, Zerat jest całkiem spoko, także polecam, jakby ktoś miał pytanie, jak wyjść z Silvera. No i żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć!